Witam serdecznie wszystkich widzów. Bardzo dawno nie pokazywałem żadnej darmowej gry, którą można odebrać przez pewien czas, a później znowu będzie za hajs. Ale teraz myślę, że dla fanów Marvela na przykład to będzie niezła gratka, czyli od dziś, od 4 stycznia do 11 stycznia możemy odebrać w Epic Games Store grę Strażnicy Galaktyki. Ja nie grałem oczywiście, bo ta gra trochę kosztuje, no ja teraz mało gram w ogóle, więc sobie ściągnę tą gierkę, no i informuję Was o tym, że ta gra jest za free. Ja tak tylko Wam pokażę, że Epic Games Store w zasadzie mam tylko po to od kilku lat, żeby ściągać gierki za darmo, a nóż jakaś będzie fajna i sobie pogram. Jak na razie było kilka ciekawych gierek. Ja tak tylko pokażę, że w swojej bibliotece tej oto Epic Games Store mam około 400 już gier ściągniętych, czyli kupę. Tak jest, bardzo dużo. W każdym razie zaraz Wam pokażę i pierwszy raz chwileczkę pogram właśnie w tą gierkę. Jak widać, 249 zł normalnie kosztuje w Epic Games Store. No a teraz jest za darmo. Jeżeli ktoś z Was grał, no to napiszcie, czy warto tą gierkę sobie ściągnąć. A jest to, już Wam mówię, fabuła, gameplay. Strażnicy Galaktyki obserwuje się z perspektywy trzeciej osoby. Podczas zabawy wcielamy się wyłącznie w Star-Lorda, w którego skórze przemierzamy różnorodne barwne poziomy, prowadzimy interaktywne rozmowy oraz toczymy walki. Jeżeli chodzi o filmy Marvela, no to ostatnio nie za bardzo mi się te filmy podobały, ale Strażnicy Galaktyki, najnowsza część mi się bardzo podobała. No dobra, no to cóż, nie ma co gadać, już Wam pokazuję. Myk, 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 raz, dwa, trzy, jest. No i cóż, nowa gra, zobaczymy jak to się... Słuchajcie, na razie tak pyk, 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 tu się dużo ustawia, ale ja na razie to olewam. Jak widać, sporo rzeczy można ustawić w tej rozgrywce. Sporo tu się tu ładuje, odczekuje i tak dalej. To tu jeszcze przeczytam, co pisze na temat tej gry, gry online, a więc na swojej drodze, albo dobra, już mamy. Czyli jesteśmy na ziemi. No mój komputerek już ma wiele, wiele lat, więc ustawiłem na wszelki wypadek, można powiedzieć, średnie ustawienia graficzne, ale idzie płynniutko, znaczy jak na razie. Czyli zbliżenie na okno piwniczne, zapewne tam będę sobie siedział. Aha. Dobra, wyłączyłem muzykę. Prawdopodobnie tutaj. Ale co jest grane? F, odłóż. My chcemy grać. To chyba źle, że wyłączyłem muzykę. O, ktoś puka. Hej, jubilacie. Hej. Nic dziwnego, że nie słyszysz. Masz nową taśmę? Star-Lord. A pan straszny wzrok to kto? Bo... On nie ma imienia, to jeździec kosmosu. Jaką muzykę puszczają w tej grze. Możliwe, że to była muzyka, która ma prawa.
więc nie mógłbym wam pokazać tego filmu. Ale za chwileczkę... To niezły czat! W zasadzie... Już nikt nie mówi czat, za momencik mamo. Skończę nagrywać. Już nikt nie mówi czat. To wrócę do tej gry i sobie włączę muzykę oczywiście. Może sprawdźmy, czy są bilety na ich występ. Serio? Mhm. Nie wyglądam, ale za młodu nieźle czułam Roka. Gdy z twoim ojcem... Ja chcę grać. Leżeliśmy da na... Da się to pominąć? Z cofozy grali na Black Sabbath. Lubiłaś Black Sabbath? No oczywiście. Mówiłam. Nie taka lama ta mama. O, patrzyliśmy w gwiazdy, a on opowiadał mi o podróżach. Mamo? Czyli można powiedzieć, chcesz ciasta, co? Troszeczkę się dowiadujemy ta, więcej zaraz niż w filmie, bo... Mówiłeś to kwadrans temu. Chyba w filmie lepiej nie było takich rozmów. Lepiej się pośpiesz, bo zjem je bez pomocy. No chyba nie. Chyba tak? Wiadomo, no, chyba z kim nie. Była hej, nie włosy. Mama od Stalrolda i... Peter! Skąd rozmawialiśmy o rozrzucaniu zabawek. To nie zabawka, a ruchomy model. Już prędzej ruchoma mina. Będzie rzeź stóp! Strzeż się! Ale on nawet... Ach, nieważne. O! Aż 13 lat. No spójrz. Kiedy minęło? Zaraz wstanę, spokojnie. No, wstawaj. Jasne. Wyjdź z łóżka. Dość leżenia. O, i teraz widzimy, jak się prezentuje Star-Lord. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że sami sobie ściągnijcie tą gierkę i pograjcie. To nie jest akurat filmik pokazujący dokładnie tą grę, no bo prawdopodobnie musiałbym tutaj dłużej pograć, ale informacyjnie, że ta gierka do 11 stycznia jest za darmo. Napiszcie, jeżeli ktoś z was grał w tą gierkę, czy warto? No myślę, że warto. No. Ja zaraz pogram w komentarzu, napiszę, jak tam pierwsze chwile w tej grze mi się podobały. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.